Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dziękuję za wszystkie komentarze pod zeszłotygodniowym filmem. Podczas jednego z moich szkoleń opowiadam o jodze uśmiechu i muszę przyznać, że wywołuje ona na początku salwy śmiechu. Niestety nie wymyśliłam jogi uśmiechu, ale poznałam ją czytając pewien artykuł w gazecie. Okazało się, że ta, nazwijmy to, forma terapii jest stosunkowo młoda i ma zaledwie 20 kilka lat. Stworzył ją w Indiach w 1995 roku dr Madan Kataria jako otwartą poranną praktykę w parkach dla osób starszych. Bardzo szybko stała się mega popularna na całym świecie, a obecnie nawet w Polsce odbywają się warsztaty z jogi uśmiechu. Na czym polega? Na wywoływaniu śmiechu poprzez specjalne ćwiczenia bez żadnego sensownego powodu. A ponieważ wszystko odbywa się w grupie, jedni zaczynają się śmiać, zarażając tym śmiechem innych i tej lawiny śmiechu nie da się po prostu zatrzymać. Jakie korzyści płyną z tej terapii? Po pierwsze, zdrowotne. Wzmacnia serce, naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie i lepiej odżywia skórę. Eliminuje stres, a ludzie cierpiący na chroniczne bóle mają dzięki endorfinom wyższy próg tego bólu. Co więcej, śmiech zwiększa odporność organizmu, wpływając pozytywnie na produkcję limfocytów T, odpowiedzialnych za walkę z wirusami. Dodatkowo poprawia dotlenienie organizmu, zmuszając do pogłębionych wdechów i dłuższych wydechów. Korzyści społeczne, bo nic tak nie łączy ludzi jak wspólny śmiech. Korzyści rozwojowe, bo otwiera, dodaje energii, pobudza do działania i sprawia, że świat staje się piękniejszy. I korzyści duchowe, bo chociażby uspokaja i wycisza. No dobrze, powiecie, ale jak ją zastosować, nie będąc na warsztatach? Sprawa jest banalnie prosta. Każdy z Was może w domu zastosować jogę uśmiechu, gdy poczuje się smutny lub przygnębiony, albo gdy się czegoś boi, bo ma poważny problem. Wystarczy głośno na melodię piosenki Panie Janie wyśpiewać ho, 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 hi, 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 ho, ho, ho. Wiecie, jak to działa? Polega to na tym, że udając jakiś stan, można go naprawdę osiągnąć. A dlaczego? Bo nasz mózg nie odróżnia prawdziwej emocji od tej udawanej. Zatem szczerego uśmiechu od nieprawdziwego też nie odróżni. Oczywiście wszyscy życzylibyśmy sobie samych duszenoskich uśmiechów, które angażują mięśnie wokół oczu i unoszą policzki. No, ale najnowsze badania wykazały, że niestety nauczyliśmy się już nawet podrabiać ten prawdziwy uśmiech. Zatem może faktycznie nie ma znaczenia, jak się śmiejemy. Ważne, żeby po prostu się śmiać, bo przecież śmiech to zdrowie. Czy na pewno? Nie byłabym sobą, gdybym tego nie sprawdziła. Okazuje się, że co za dużo, to niezdrowo. Znane są bowiem w historii przypadki o śmierci na skutek niekontrolowanego śmiechu. Okazuje się, że śmiech może się przyczynić do tak fatalnych zdarzeń jak zawał serca. Wiem, że wielu z Was może się to wydawać kontrowersyjne. Należy jednak pamiętać, że śmiech jest wyrazem odczuwanych przez nas emocji. Śmiejąc się, wdychamy trzy razy więcej powietrza, dzięki czemu dotleniamy organizm, a to powoduje przyspieszenie akcji naszego serca. Pewnemu Duńczykowi tuż przed śmiercią ze śmiechu serce biło nawet 500 razy na minutę. To się nazywa mieć szczęśliwą śmierć. Oczywiście żartuję i nikomu nie życzę śmierci ze śmiechu, ale zachęcam do stosowania jego śmiechu każdego dnia bez ważnej przyczyny, bo przecież śmiech to zdrowie. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.